Niezniszczalni 4 to jest ten typ filmu, który oczywiście, że się ogląda, ponieważ jest sylwek stalowy, jest cała masa akcji. Tylko że po obejrzeniu tego filmu muszę stwierdzić, nie, ja już nie chcę. Więc dzisiaj pomówimy o tym, czy rzeczywiście w Niezniszczalnych 4, no czy oni są niezniszczalni, niezatopialni, czy raczej ta zostawcie Titanica, nie wyciągajcie go, bo okej, no wiadomo, sylwek stalowy, trzy poprzednie części, rzeczywiście fajnie to w miarę wyglądało, lepiej lub gorzej, wiadomo, nie wszystkie części były dobre. To jest ważne, że nie jest to tego typu produkcja, że zastanawiamy się, że będą zwroty akcji. Co się stanie? No nie, no oczywiście, fabuły nie będę zdradzał, ale od początku do końca wiemy, co się wydarzy. Nawet jak jest zwrot akcji, bo jest takowy, no to z 2 kilometrów, nie, śmierdzi, po prostu widać, wiemy, co się stanie, kto jest złolem, co, gdzie, jak i kiedy. Ale w porządku. To nie jest takiego typu film, że rzeczywiście musimy mieć takie informacje, takie jest, ja cię kręcę, czy on naprawdę... Nie. Tutaj ma się dziać, ma być akcja, ma być mordobicie i tak dalej, i tak dalej. I czy ten film nam to dostarcza? Więc zacznę może od obsady, bo tak tutaj widzisz, mam wystawkę 3 poprzednich części, bo lubię, bo podoba mi się. No i tylko na przykład wezmę na 3 część, popatrzę, prawda? Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Grammer, Randy Couture, Ronda Rousey, Ortiz, Davis, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger. Więc rzeczywiście po prostu obsada jest kosmiczna. No i tak mówię, okej, będzie dobrze, będzie pięknie w tym filmie. No i tak nagle patrzę, ale mówię, co to jest za obsada? Co to się w ogóle dzieje? Kto to występuje? O jakim osobach w ogóle mówimy? Czy rzeczywiście powrócą ci, którzy chcieli? To jest właśnie, patrzę. No to mówię, okej, patrzę, no wiadomo, jest Sylvester Stallone, elegancko. No jest Jason Statham. Mówię, dobrze, jest Andy Garcia. Po jaką cholerę tam się znalazł Andy Garcia? Mówię, z jakiej paki? No dobra, on wystąpił wiele lat temu w jednym, może w dwóch filmach akcji, ale to nie jest bohater kina akcji. Zresztą Andy Garcia w tym filmie wygląda beznadziejnie, naprawdę. Jak jakiś ziutek wzięty spod Biedronki, gdzie tam sobie spokojnie wiesz, coś sobie żłopa, mówi, chodź, zarobisz 5 złotych, że będziesz miał na amarenę. Więc Andy Garcia tutaj się w ogóle nie sprawdza w tym filmie. Nie wiem, po co tutaj jest, no ale zdarza się. Jest 50 Cent, no nie pierwszy film oczywiście ze Stallonem. Wystąpili razem chyba już w 3 częściach Planu Ucieczki. Tak, Plan Ucieczki ma aż 3 części. Jedna gorsza od drugiej, no ale dobra. Megan Fox. Zaliczam ją jako gwiazdę kina akcji. No wystąpiła w 3 Transformerach, więc teoretycznie można. No wiadomo, powraca nieśmiertelny, niezatopialny, rewelacyjny zawsze i wszędzie Ivan Drago. Tak by się chciało rzec. Czyli Dolph Lundgren. Oczywiście, że jest Dolph Lundgren. Tutaj patrzę sobie dalej. Jest powraca Randy Couture. I na wielki plus, naprawdę trzeba powiedzieć, że na wielki plus powraca. Pojawia się dwóch panów, czyli Tony Ja i postaram się dobrze przeczytać, Iko Uwai. Jak się zastanawiasz, skąd możesz kojarzyć tych dwóch panów, no to powiem tylko, że Iko Uwai albo Uwais, jak się to wymawia, nie mam pojęcia, naprawdę. Jego możesz kojarzyć chociażby z takich dwóch części filmu Ride. No oczywiście Mila 22 i kilka innych, więc rzeczywiście facet niesamowite ma zdolności, jeżeli chodzi o sztuki walki, więc pięknie. No a Tony Ja, no to wystarczy tylko powiedzieć jeden tytuł, właściwie 3, Ong Bak, 1, 2, 3. Po pierwszym filmie się w nim zakochałem, no i po prostu miłość trwa do dzisiaj. I no i tyle. Nie powraca Antonio Banderas, nie powraca Harrison Ford. No Mel Gibson no, nie może powrócić, bo z tego co pamiętam, to w drugiej części zginął. Tak sobie tutaj patrzę, ale no trzeba postacie jakieś wymyślić, tak, żeby coś było podobnie. No dostajemy zastępstwo aktora, który jest podobny do Antonio Banderasa, zachowuje się jak Antonio Banderas, jest powiedzmy jakaś tam siódma woda po kisielu rodzina chyba. Nawet już w tym momencie powiem, że się wyłączyłem i już na to nie zwracałem uwagi, więc tutaj inna aktor... I tak naprawdę, no nie wypaliło, bo Sylvester Stallone, który tak naprawdę jest siłą napędową tegoż filmu, miał całkowicie inne plany. Po pierwsze, kiedy ogłoszono, że ten film będzie kręcony, on powiedział, w roli Zuola ja widzę tylko i wyłącznie jedną osobę. Ma to być Jack Nicholson. I tak sobie myślę, wow, pięknie, Jack Nicholson to byłoby coś pięknego. No ale jak dobrze wiemy, Jack Nicholson oczywiście przeszedł na emeryturę i no, nie wyszło, nie udało się. Nie był to jedyny oczywiście wybór, który się nie udał. Patrzę tutaj zaraz sobie jeszcze. Chciał również, żeby w filmie wystąpili Carl Weathers, no wiadomo, Apollo Creed chociażby, czy Dillon z Predatora i wiele innych ciekawych postaci. Kurt Russell miał być jak najbardziej. Pierce Brosnan był również oni byli zainteresowani, on, no ale jak widać coś nie, niestety nie wypaliło. Miał się pojawić również Goldberg, tak, ten znany zapaśnik, wrestler, no miał grać Zuola, no ale skoro nie wcielił się w niego, no to wiadomo, że go nie ma. Również była plotka, że pojawi się Cynthia Rothrock, ponieważ mniej więcej wtedy, kiedy kręcono ten film w Londynie, ona kręciła swoje zdjęcia do jakiegoś filmu w Niemczech
I sytuacja była taka, że tam pojawił się ktoś właśnie z ekipy The Expendables, czyli niezliczalny. Więc było, o, może Cynthia się pojawi. Zdradzam, nie. Nie pojawia się Cynthia, niestety nie ma jej, więc no nie wyszło to tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli, jeżeli chodzi o obsadę. No, może pojawi się Ron Perlman, bo sam wyraził, powiedział, ja bardzo bym chciał wystąpić w kolejnych częściach. Bo zmartwię cię, będą kolejne części. Sylvester Stallone, jak już mówiłem, jako siła napędowa tego filmu, powiedział, że to jest pierwszy z nowej trylogii. Więc no, łatwo się domyśleć, że będzie w sumie zaplanowanych 6, a może 9, a może potem zrobimy jakieś tam wersje poboczne, jakiś serial o Asoce, Obi-Wanie z niezniszczalnych, no kto wie co się urodzi. Ale sam film, on oprócz tego, że no fabuła jest wiadomo jaka jest, ale ma nam dać dużo jazdy, dużo zadymy, dużo bitki, naparzanki z każdego możliwego kąta, z każdej możliwej osoby, użycie czego tylko się da. Ktoś bierze, proszę bardzo, tu masz młotek, no tu masz zużytego pampersa, o dziękuję bardzo, a tutaj jest stary paragon z Biedronki, będziemy ciachać normalnie, wiadomo, paper cuts, może będzie hardkorowo. Jest, naprawdę jest hardkorowo, bo rzeczywiście tną, zabijają, rzucają wszystkim, film jest brutalny. Fajnie, bo poprzedni film, trzecia część to jest tak, jak widzisz, PG-12 jest nawet, więc Stallone powiedział, nie, to był błąd, my chcemy, żeby była R-ka, nawet nie sprawdzałem, czy jest R-ka, mam nadzieję, że tutaj mam akurat włączony IMDB, no ale niestety nie wyświetla się, czy to jest R-ka. Daj mi znać, napisz w komentarzu, czy rzeczywiście to jest R-ka, czy jest od 18 roku życia. No i tak się zastanawiałem, dlaczego ten film jest od 18 roku życia, no czy chodzi o to, że ta krew leje się na prawo i na lewo? Domyślam się, że właśnie o to chodzi, bo ten film, no chciałem powiedzieć, jest dobry, jest ciekawy, to jest to, co tu, nie. Akcja, mówiłem, jest przewidywalna, zabijają się wszyscy, wszędzie, z wszystkimi i nawet się okazuje, że jeżeli jest jakaś babcia, która ma chodzik, idzie tam gdzieś po pasach, w ogóle ktoś ją chce przepchnąć, to ona w tym momencie wyjmuje kałacha i zaczyna naparzać wszystkich, idzie niewidomy dziadziu, też zaczyna, jak wiesz, Jackie Chan, pijany mistrz, te wszystkie rzeczy. No po prostu wszyscy są super świetni, wszyscy znają aikibudo, karate, kung fu, potrafią kopnąć z prawą nogą z lewego półobrotu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co znamy z żartów o Chuck Norrisie, tutaj w tym filmie to się spełnia. I to niestety nie wygląda dobrze, bo chciałbym powiedzieć, że proszę bardzo, obejrzałem i jest fajnie. No tak, biją się, strzelają i w ogóle, no ale tak oglądam ten film i tak... Okej, okay, no odbiją się, no strzelają, no i co z tego? No i nic, i po prostu nic. Postacie są miałkie, bo no to, że mamy oczywiście, że Lee Christmas, że Barney Ross i tak dalej, w ogóle Sylwester sam powiedział, że on już po tym filmie kończy, już nie będzie więcej Barneya Rossa, więc może tak jak Mickey Rourke czy Arnold odejdzie na emeryturę. Arnolda też w ogóle nie ma tutaj. No wiadomo, że Bruce'a Willisa miało nie być, no bo wiadomo, rozchorował się facet, a był pierwotnie w planach jako Church z poprzednich części, ale jak miał być Zuolem. No niestety choroba i wiele innych rzeczy uniemożliwiło to, a szkoda, bo rzeczywiście Bruce Willis, zacny aktor kina akcji, więc mogło być rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Ale ten film... Nie jest to rozrywka fajna. To jest takie kino, że obejrzysz dzisiaj, w piątek i nagle jutro się zastanawiasz, ale co ja oglądałem wczoraj? To był film ze Stallonem, ale czy ja oglądałem Z Tubą Mamusia Strzela? Czy to było Tango i Cash? A może nie, może to było Tulsa King? Nie wiesz, nie pamiętasz, ponieważ ten film jest nudny. Naprawdę, pomimo tego, że dzieje się w nim bardzo dużo, że rzeczywiście... Jest, jak mówimy już wiele razy, strzelanka, latają samochody... To nie są to prawda szybcy i wściekli, nie przyklejają srebrną taśmą silnika, ale też auta latają normalnie, strzelają z czego się tylko da. No ale rzeczywiście to nie jest atrakcyjne. I taki film, geneza ogólnie niezniszczalnych jest tak, że to jest powiedzmy jakiś tam nostalgia, jakiś tam powrót do lat 80-tych, 90-tych, kiedy te filmy kopane, kiedy te filmy Zabili go i uciekł, wiesz, Komando... Oczywiście, że tak, Kobra i tak dalej, święciły triumfy, amerykański ninja, czy amerykański wojownik, różne są tłumaczenia, święciły triumfy, no to okej, w porządku, puścimy oczko i będzie dobrze. No i to rzeczywiście może działało przy okazji pierwszej, drugiej części, w sumie druga mi się wydaje najlepsza, ale teraz to już nie, no to już jest na siłę, mówię, ten Andy Garcia, który tutaj jest i ja się zastanawiam, on, to nawet nie to, że jego postać jest dziwna, on w ogóle jako aktor sam, no nie ogarniam tego, on po prostu jest zagubiony. Naprawdę, to jest tak, jakby go matka wysłała go na zakupy, kup pieluchy dla dzieciaka i kaszkę i nie powiedziała mu jaki rozmiar, jaką kaszkę i tak dalej, i tak dalej. No po prostu on wygląda, ja cię kręcę, takie duże Tesco, a ja mam tylko taką małą listę, co ja... No naprawdę, facet w ogóle nie ogarnia nic w tym filmie i... Wydaje mi się, że już jest dość, Sylwek, naprawdę dość, już powinieneś przestać, bo...
no wiadomo, że kasa, kasa, misiu, kasa, tylko i wyłącznie o to chodzi, ale przynajmniej, żeby tu były gwiazdy kina akcji, a nie to, że zastępują nam tutaj jakieś podróbki Antków Banderasowych i innych Harrisonów Fordów. Masz w tym momencie, no wiesz, tacy aktorzy, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, mogą wystąpić w filmach Patryka Wegi, a nie w, nie w Niezniszczalnych, którzy mają, mieli budżet no mały jak na Hollywood obecnymi czasy, 100 milionów dolarów zaledwie. Pamiętam kiedyś, jak film zarobił 100 milionów dolarów, bo coś pięknego, w ogóle budżetu 20 baniek to już było dużo, no ale mniejsza o większość. Czy mogę ci ten film polecić? Nie mogę. Nie mogę powiedzieć idź i zobacz nawet na raz, bo ten film no nie jest ciekawy, nie jest interesujący. Flaki się leją, bo mają się rzeczywiście lać, ludzie są zabijani, ale żadna postać nas nie interesuje, nie identyfikujemy się. Nawet przez pół sekundy nie miałem, o proszę bardzo, tutaj się Jason naparza, będzie fajnie, żeby wygrał. Nie, no te same cały czas chwyty, o wiadomo, kastety, no klasyk nigdy nie wychodzi z mody. Proszę cię, no to wiadomo, żart jest dobry na raz, dwa. Jak już powtarzasz czwarty raz, no to rzeczywiście już nie robi, niespecjalnie robi wrażenie. Więc no, Dolph Lundgren też jest oczywiście uśmieszek. Są wiele spuszczanie oczka do tego, jak teraz oni wyglądają, co się dzieje i tak dalej. Zresztą widzisz, na miniaturce jest Dolph z piękną fryzurą, a może po prostu okazało się, że kręci jakiś inny film i tam musi mieć dłuższe włosy i tutaj mu powiedzieli, a dobra, będziesz miał długie, to i tak nikt nie zauważy. Nawet jakbyś miał taki wąsik a la, wiesz, a la Charlie Chaplin, a może nawet jak Hercules Poirot a la Kenneth Branagh, może też by się zgadzało. Więc piątka, no będzie, jak powiedział Sylwek Stalowy. Nie czekam. Już ten film, scenariusz nie była to czwórka, to był całkiem inny pomysł, ale potem po prostu, jak Stallone powiedział, kręcimy, no to coś tam wzięli, przypasowali, najpierw to miał być tak zwany spin-off, film o przygodach Jasona Stathama, czyli Lee Christmasa, potem jednak jak to się coś tam nie ruszyło, no to Stallone powiedział, dobra, to jeszcze podrzućcie mnie, dodam jeszcze Megan Fox do tego, weźmiemy jeszcze, a ty stoisz tam w kolejce i ten, i co? Aha, jesteś 20 do pośredniaka, po zasiłek. A to chodź, Andy Garcia, chodź, wystąpi z nami, będą gwiazdy. No i tak wyszło jak wyszło, przemontowali tam ten scenariusz, dorzucili Barneya Rossa, dorzucili to i tamto i dziękuję bardzo, wyszło tak jak jest. Więc nie, niestety nie mogę tobie polecić. Daj mi w ogóle znać, czy wydajecie, że takie filmy jeszcze mają sens. Czy Niezniszczalni to jeszcze jest to kino, które będziemy chcieli zobaczyć, to rzeczywiście jest coś wartego obejrzenia, czy już no... To, że Hollywood zjada swój własny ogon, to już wiemy od jakiegoś czasu, ale że Sylwek Stalowy mówi, o ja cię proszę bardzo, będzie dobrze, będzie fajnie, a potem no nie dostarcza, no nie, no niespecjalnie mnie to rajcuje, niespecjalnie mnie to cieszy. Ja wiem, że on powiedział, że może grać do śmierci, sam zresztą mówił, że jeżeli ludzie pójdą na Rambo, to on zagra i 7, i 8, i 54, 54 razy się wcieli w Johna, a tak pomyślmy. Sam zresztą powiedział ostatnio, ja jestem jednym z tych ostatnich dinozaurów, wiesz, prawdziwy bohaterów kina akcji. No i trudno się z nim nie zgodzić, bo tak popatrzymy, seria Rocky, seria Rambo, seria Niezniszczalni, seria, mimo że beznadziejna, ale seria Plan Ucieczki, no 4, jak tak popatrzeć, no to jest jeden, poza tym słuchaj, Sylwek, mamy rok 2023, a Sylwek chyba w 75 zaczął bodajże swoją karierę, ogólnie karierę, wiadomo, że wypłynął przy okazji Rockiego, no to facet już jest na topie, powiedzmy prawie cały czas, przez 50 lat niemalże, no to rzeczywiście robi wrażenie, a niedługo będzie 80 na karku, więc no zobaczymy, czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej. No ale ostatnio popatrzmy na Niezniszczalnie 4, na Spartama, no wiesz, tego superbohatera, no to tak może chyba niekoniecznie, więc po raz wtóry powiem, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść Sylwek niepokonanym, także wiem, że oglądasz moje recenzje, daruj sobie stary, bo nie, to jest niepotrzebne, my tego nie chcemy, to rzeczywiście nie jest dobra sprawa. A jeżeli ty chcesz więcej recenzji, tutaj proszę bardzo, tutaj jest mnóstwo recenzji z kinem akcji w tle.